dobry. Gościowic.pl. Karolina Małysz-Tulec. Pani dyrektor tego miejsca, a dokładnie Zespołu Pieśni i Tańca. Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej imienia Janiny Marcinkowej. Pełna nazwa. Tak. Pretekstem do naszej rozmowy jest jubileusz, 70 lat. Tak, w przyszłym roku, w roku 2020, będziemy obchodzić 70-lecie naszego zespołu i oczywiście z tego tytułu przygotowaliśmy szereg imprez, o których chcemy porozmawiać z Państwem. A co będzie się działo? Przygotowaliśmy dokładnie 7 imprez związanych z 70-leciem zespołu. Pierwszą imprezę zaczynamy już 12 stycznia i to jest koncert inauguracyjny, całe obchody. Jest to koncert kolęd, który odbędzie się w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godzinie 17. Wstęp jest wolny, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Kolejnym wydarzeniem jest 18 stycznia, zapraszamy do siedziby zespołu i również będzie koncert kolęd, któremu już towarzyszyć będzie też część artystyczna związana z tańcem, więc będzie to taki jakby troszkę skrót jasełek. Z kolei w kwietniu zapraszamy na koncert z naszych dzieciaczków 18 kwietnia do Cieszyńskiego Teatru. 9 maja zapraszamy na majówkę na Wzgórze Zamkowe. To będzie typowa majówka regionalna z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. A w czerwcu 11, 12 i 13 czerwca zapraszamy do naszego Cieszyńskiego Teatru na główne obchody jubileuszu. Będą to 3 koncerty galowe, gdzie zespół pokaże się w całej swojej krasie. W październiku z kolei będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia naszego chóru jubileuszowego i to będą koncerty w Domu Narodowym, a z kolei cały rok jubileuszowy, nasze 12 miesięcy obchodów zakończymy jasełkami, które będą w styczniu w roku 2021. I one odbędą się 8 i 9 stycznia, więc to jest tak jakby 7 imprez z okazji 70-lecia zespołu. Jestem pod wrażeniem, nie tylko planowanych imprez, ale tego, że Pani tak wszystko doskonale wie. Skąd Pani zaplanowała na przyszły rok? No myślę, że jest to zaplanowane już nawet od pół roku. Przymierzamy się do jubileuszu już od praktycznie maja tego roku, więc scenariusz jest napisany dosyć wcześnie. I dlatego myślę, że już to gdzieś utkwiło w naszych wszystkich pamięciach, w naszych głowach. Po prostu do tego przywiązujemy ogromną wagę, do wszystkich dat. Te wszystkie daty będzie też można znaleźć w internecie? Już wydaliśmy taką niedużą broszurę, żeby nasza publiczność, nasi sympatycy mogli się zaznajamiać z datami i ta broszura już jest ogólnodostępna. Już pojawiły się wydawnictwa, w których jest informacja o jubileuszu, są wydawane plakaty na każde wydarzenie. Już na terenie miasta widziałam, że są powieszone plakaty związane z koncertem 12 stycznia. Po Nowym Roku pojawią się od razu plakaty związane z 18 stycznia, więc staramy się na bieżąco informować publiczność o wydarzeniach, które organizujemy. Dobrze, a ten rok? Ten 2019 już nagrywam w ostatnim momencie. Ten rok, nie ukrywam, że już sezon artystyczny postanowiliśmy zakończyć. Tak, a jakby Pani miała tak ocenić? No myślę, że był bardzo bogaty. Daliśmy około 74 koncertów w tym roku. To jest bardzo dużo jak na zespół amatorski. I jeszcze teraz 20 grudnia, to jest połączenie wszystkich festiwali. W Polsce i za granicą byliśmy na 3 festiwalach zagranicznych. Rumunia, Chorwacja i Bułgaria w tym roku. Więc to jest bardzo duże wyzwanie i organizacyjne, i artystyczne, jeżeli chodzi o zespół amatorski, bo myślę, że warto jednak przypominać o tym, że my nie jesteśmy zespołem zawodowym. Wszyscy członkowie zespołu są amatorami, którzy po prostu poświęcają swój czas, swoje pieniążki i swoje umiejętności na to, by być w zespole, więc to jest rzecz, o której powinniśmy mówić stale, bo mało kto do tego wagę przywiązuje. Więc a wyjazdy w przyszłym roku jakie są planowane? Planujemy wyjazdy, no na razie są one, tak nazwijmy to pod takim troszkę znakiem zapytania. Czekamy na 2 oficjalne zaproszenia do Chin i do Brazylii. Jeżeli chodzi o Chiny, to staramy się o festiwal w Szanghaju. A jeżeli chodzi o Brazylię, no to będzie to Nowa Prata. I taką troszeczkę nieoficjalną informację mamy, że jeżeli chodzi o Brazylię, to faktycznie to już jest kwestia tylko czekania na oficjalne zaproszenie. A w jakim miesiącu do Brazylii? We wrześniu. I Chiny, i Brazylia będą we wrześniu. To w takim razie ja się przymierzam do pożyczalni strojów i zaczynam się uczyć i chciałbym we wrześniu pojechać też. Zapraszam. A później przez najbliższe 70 lat uczestniczyć w tym zespole pieśni i tańca. Ja tak trochę sobie żartuję, bo jest pewna grupa ludzi, którzy uważają, że folklorem się mało kto interesuje. Ale chyba tak nie jest, jak Pani ocenia z tej perspektywy prowadzącej taki zespół. To znaczy, ja myślę, że jest tak. Niestety tak jest. Ale musimy wziąć pod uwagę to, że jest tyle różnych kółek zainteresowań, że nie może być tak, że wszyscy będą uwielbiać folklor. I my się z tym liczymy. My mamy swoich odbiorców, mamy swoich miłośników, mamy swoich sympatyków, przede wszystkim mamy swoich członków zespołu. W chwili obecnej jest nas około 300, więc wydaje mi się, że ilość osób świadczy o tym, że jednak to zainteresowanie folklorem jest. Fakt faktem, że od 7 lat udało nam się wypracować taki mechanizm, gdzie my inwestujemy bardzo dużo w dziecięce grupy i tak jakby wychowujemy sobie do dorosłego zespołu z grupy dziecięcych, młodzież i tancerzy do dorosłego zespołu. Więc to jest taki mechanizm, który udało nam się wypracować, bo w tych czasach znaleźć tancerza na przykład w wieku 15 czy 16 lat, który nigdy nie tańczył
tańców ludowych, no jest bardzo ciężko. To nie są takie czasy, gdzie było tylko zespół i żadnych innych zainteresowań. W chwili obecnej my sami u siebie w siedzibie mamy dwa kółka zainteresowań tanecznych jeszcze w dziedzinie tańca, oprócz nas, więc nawet w samej siedzibie mamy możliwość przekierowania dzieci do innych grup, tak? A siedziba jest na Starym Targu 4. Tak. A ile jest członków zespołu? W chwili obecnej w samych dzieciaczkach mamy około 130 osób, 4 grupy taneczne dzieciaków w granicach 25 osób w każdej grupie, plus kapela dziecięco-młodzieżowa, około 12 osób. W grupie dorosłej reprezentacyjnej w chwili obecnej jest 42 tancerzy, kapela ludowa dorosła, 12 osób i chór jubileuszowy. I to są grupy, które działają na co dzień w zespole, ale w związku z jubileuszem udało nam się powołać jeszcze dodatkową grupę. Nazywamy ją tak w naszym żargonie pomostówką. To jest grupa osób, która nie zasila szeregów naszego chóru, ale też nie zasila podstawowej grupy tanecznej. Są to osoby, które kiedyś w zespole tańczyły i po prostu postanowiły się zaangażować typowo w obchody jubileuszu. A jak pani się tam znalazła? Znaczy tu? W zespole? Mhm. Przez zupełny przypadek. Znalazłam się przez szpital. Po prostu na korytarzu szpitalu jedna z pań zostawiła mnie i powiedziała, że byłoby fajnie, że jakoś tak obserwuje mnie jakiś czas, jak przychodzę do chorego pacjenta i... Tak tanecznym krokiem śpiewającym. Nie mam pojęcia, na jakiej podstawie tak mnie oceniła, ale stwierdziła, że po prostu zaproponowała mi przejście na próbę zespołu. No i nie ukrywam, że początki były ciężkie, bardzo ciężkie, bo nigdy nie miałam kontaktu raczej z takim tańcem. Ale jakoś tak po 2 latach intensywnych prób stwierdziłam, że tak, to jest to i bardzo mi się podoba. No w sumie od 15 lat jestem kierownikiem zespołu. Wciągnęła się pani już maksymalnie. Maksymalnie, aż za bardzo. Aż za bardzo. A proszę powiedzieć, bo słyszałem, że niektórzy się, że kwitną przyjaźnie, znajomości, które są w zespole i nie tylko w trakcie zajęć, ale po zajęciach. Przyznam szczerze, że tak, jest to takie troszkę uzależnienie, nawet bym tak to nazwała. Obserwuję naszą młodzież już tak na przykład w czwartej grupie, w grupach dziecięcych. To są dzieci, które już w zespole są na przykład od 5-6 lat i te dzieciaki w głównej mierze przebywają ze sobą i obserwujemy ich, czy to na portalach społecznościowych, gdzie widzimy, jak one funkcjonują poza zespołem i te dzieci są poniekąd na siebie skazane. One bardzo dużo czasu oprócz zespołu spędzają ze sobą poza zajęciami, poza wyjazdami. I z jednej strony jest to fajne, bo nie traktują zespołu jako tylko przyjście, zatańczenie, tylko widać, że mają wspólne zainteresowania, wspólną pasję. Jest to świetne. No a nie ukrywam, że w dorosłym zespole zdarzają się nie tylko miłości, ale zdarzają się też małżeństwa. I mamy kilka par w samym chórze małżeństw zespołowych. Czyli świetne spędzenie czasu, ale przy okazji możliwość poznania kogoś i spędzenia tego życia z taką osobą. Tak. Jak często odbywają się zajęcia? Zajęcia odbywają się praktycznie codziennie, któraś grupa w siedzibie zespołu ma zajęcia, ale jeżeli chodzi o grupę dorosłą, to zawsze w poniedziałki i w czwartki od godziny 17 do 20, czyli 6 godzin zajęć tygodniowo ma grupa taneczna. Dzieciaki u nas tutaj mają... Tutaj tak, na tej sali. Dzieciaczki też mają 2 razy w tygodniu zajęcia, bo w każdy wtorek i w każdy piątek, tylko oczywiście w mniejszym, dużo mniejszym wymiarze czasowym, bo tak w granicach 1,5 godzinki każda grupa. Chór spotyka się raz w tygodniu zawsze w środę, a kapela zawsze w poniedziałki, kapela dziecięca w soboty. I otrzymujecie nagrody, wyróżnienia? Staramy się. No nie ukrywam, że dzieciaki jeżdżą rocznie przynajmniej na 3-4 konkursy i zawsze są w pierwszej trójce. To jest taki nasz powód ogromny do dumy. Jeżeli chodzi o grupę dorosłą, to tu jest troszkę większy problem, ponieważ festiwali folklorystycznych, konkursowych jest coraz mniej. To spowodowane jest finansami, bo po prostu nie ma sponsorów na to, żeby nagrody fundować, więc tych konkursów jest mało, ale tak średnio raz na 2 lata udaje nam się pojechać na jakiś konkurs. No i też nie ukrywam, że zawsze zespół jest doceniony i nigdy poniżej 2. miejsca raczej nie schodzimy. A nawet czasem Grand Prix jednak udaje nam się zdobyć, więc, no więc myślę, że poziom zespołu jest satysfakcjonujący. Myślę, że bardzo wysoki. A co jest trudnego w prowadzeniu zespołu? Bo są to sukcesy, są takie pozytywne? Ja myślę, że w tych czasach najtrudniejszą sprawą niestety są finanse. Bo osoby są, materiał do pracy jest, siedziba jest. Ale trzeba sobie kupić strój? Nie, u nas nie. My jako zespół zapewniamy wszystkim tancerzom stroje. Prosimy o wsparcie na przykład z takimi małymi elementami, jak czasem buty, dziewczyny dokupują sobie, ale jednak stroje zapewniamy. No i co za tym idzie, musimy pisać projekty, musimy szukać sponsorów. I to jest chyba najtrudniejsza praca, którą trzeba wykonać. Jednym z tych problemów, z którymi musicie się borykać, na pewno są finanse, tak jak pani wspomniała. Podejrzewam, że ten okres teraz jubileuszu nakłada na was dodatkowe jakieś koszty.
Tak, na co dzień borykamy się z problemami finansowymi, chyba jak każda instytucja kultury, ale sobie z nimi radzimy. Jednak rok jubileuszowy jest takim troszkę większym wyzwaniem, większymi planami i oczywiście związane z tym są większe wydatki. Nie ukrywam, że właśnie w latach jubileuszowych, lata jubileuszowe są dla nas takim momentem, gdzie staramy się troszeczkę odświeżyć repertuar zespołu, by z automatu też przyciągać nową ofertą i nowych zespolaków i publiczność, tak, na nasze koncerty. Marzeniem od wielu lat naszych zespolaków było to, by w repertuarze pojawiły się tańce górali z Bliskich. I ten temat udało nam się sfinalizować. Zaprosiliśmy początkiem grudnia na zgrupowanie największy autorytet, jeżeli chodzi o tańce z Bliskie, panią Marię Wnęk z Nowego Targu. Pani przyjechała na weekendowe spotkanie z nami, przeprowadziła warsztaty, nauczyła naszą młodzież tańców, zaraziła troszeczkę ich nimi, tymi tańcami, tak? Ale zostaliśmy troszkę z problemem związanym ze strojami. Nie ukrywam, że jeden komplet stroj dla jednego tancerza to jest około 1200 zł, plus buty około 600 zł, więc tak średnio około 1800 zł musimy liczyć na jednego tancerza, żeby na scenę jednak mogli wejść i zatańczyć to, czego się nauczyli. Więc tutaj już od 2 miesięcy staramy się pozyskiwać od sponsorów pieniążki, żeby po prostu móc ten cel zrealizować już tak do końca. Więc nie ukrywam, że jeżeli wśród Państwa jest ktoś, kto mógłby nam pomóc i wpłacić na nasze konto jakiekolwiek pieniążki zwane darowizną, to my ze szczerego serca już dziękujemy za każdą przychylność, za każde wsparcie naszych inicjatyw. Konto można znaleźć na Facebooku? Jest konto, jest konto ogólnodostępne. Prowadzimy też stowarzyszenie, więc jeżeli ktoś woli bezprzedmiotowo wpłacając pieniążki na stowarzyszenie, to oczywiście również zapraszamy do tej formy wsparcia. Wspomniała Pani o repertuarze trochę, czyli staracie się znaleźć też coś nowego, trochę odświeżyć to, co jest bazą. A co jest bazą? Co jest tą podbudową? Dla nas ogromną bazą, i o tym zawsze mówimy głośno, są tańce cieszyńskie i górali beskidzkich naszych. Więc to staramy się w każdym koncercie, czy dajemy go w kraju, czy za granicą. Na pierwszym miejscu są tańce cieszyńskie i Beskidu Śląskiego tańce. I to jest taka podstawa, którą promujemy, a wokół tego budujemy najczęściej w widowiskach jeszcze scenki z innych regionów naszego kraju. I w tej Brazylii? I w tej Brazylii. W Chinach będzie, tak, można zobaczyć. Zawsze robimy taki przysłowiowy miks, tak? Gdzie chcemy pokazywać w programie po prostu to, co jest najpiękniejsze, najbardziej kolorowe, najbardziej, nie oszukujmy się, pod publikę. Tak, dokładnie tak. Jesteśmy zespołem, całe szczęście, że jesteśmy zespołem artystycznie opracowanym, ponieważ możemy sobie troszeczkę pozwolić na to, żeby robić coś, co publiczności się naprawdę podoba i co jest właśnie tak troszkę pod publiczność. Gdybyśmy byli zespołem typowo regionalnym, musielibyśmy się stricte trzymać ram narzuconych przez historyków, przez etnografów. No, my korzystamy z tego, że możemy sobie troszeczkę pozwolić na artystyczne opracowanie i myślę, że to jest trafne rozwiązanie. Mhm. A proszę powiedzieć, bo ja przejrzałem sobie Pani Facebooka i tam jest dużo takich mądrych, złotych myśli. I na przykład o szczęściu znalazłem coś. Czy praca w tym zespole jest dla Pani szczęściem? Uważam, że trafiło mi się w życiu to, czego nie ma bardzo wiele osób, czyli połączenie pasji, połączenie radości z pracą. A to chyba jest największe szczęście, jakie człowiek może w życiu mieć, tak? Czyli robić to, co lubi, to, co kocha. Wręcz moje dziecko, już też jestem troszkę zarażona i jako 3,5-latek trafił do zespołu mój Tymoteusz i tańczy w tym zespole i widzę, że już też małemu dziecku sprawia to radość, więc myślę, że to jest chyba największy sukces mój osobisty i zawodowy. To jeszcze więcej takich sukcesów. Ja skorzystam w takim razie z tej sali, założę strój, zaczynam już ćwiczyć, a proszę powiedzieć, mam się zapisać na zajęcia takie, które są zajęciami dla tych z pomostówki czy dla juniorów? Teraz powinnam odpowiedzieć, że powinien Pan przejść przez wszystkie etapy. A, tak, to taka bardzo dyplomatyczna odpowiedź, ale pewnie dużo pomocy. Wszystkie etapy, żeby w czerwcu móc wyjść z nami na scenę. Więc myślę, że trzeba by było chodzić 5 razy w tygodniu na zajęcia, czyli wszystkie grupy, że tak powiem, zapoznać się ze wszystkimi grupami, z ich umiejętnościami. I myślę, że 11 czerwca spokojnie możemy się spotkać na scenie w teatrze. Super, to bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na scenie w teatrze, ale też w kościele 12 stycznia. Tak, 18 stycznia w naszej siedzibie. 18 w siedzibie i tak dalej. To, co Pani powiedziała, wszystko można znaleźć na stronie internetowej. Odsyłamy do strony internetowej, do Facebooka. Naszym gościem była Pani Karolina Małysz-Tulec.